Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Chyba nic bardziej nie oddaje charakteru przestępczych rządów komunistycznych jak oskarżenie Hunty Jaruzelskiego o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Ale to jest dopiero końcówka lat 80., kiedy mamy do czynienia z wprowadzeniem stanu wojennego. Tak naprawdę przestępczość aferalna w aparacie bezpieczeństwa zaczęła się bardzo wcześnie, bo zaczęła się już w latach 40. od afery, która jest dzisiaj mało znana, afery specjalnej sekcji finansowej. Co to było? Specjalna sekcja finansowa jest dzieckiem wspólnym wywiadu cywilnego i wywiadu wojskowego. I tak naprawdę zaczęła się w roku 1946, gdy te dwie struktury niezależnie od siebie zaczęły prowadzić działania, dzięki którym fundusz operacyjny, pieniądze, które posiadali, byłby rozszerzony o pieniądze spoza budżetu. I postanowiono wykorzystać specyficzną koniunkturę, która była w Berlinie. Wówczas w powojennym Berlinie była bardzo duża bieda, wręcz głód. I postanowiono wykorzystać możliwości, jakie miały te służby, do tego, żeby żywność przede wszystkim, papierosy, czekoladę i kawę przewozić do Berlina. Tam sprzedawano to na czarnym rynku z bardzo dużym przebiciem. No to przebicie sięgało nawet 2000%, także to był rzeczywiście gigantyczny interes. Tak, to był gigantyczny interes. I w tym celu początkowo wywiad cywilny miał spółkę pod nazwą Reksim, natomiast później, po połączeniu z wywiadem wojskowym, zlikwidowano Reksim, utworzono Dimex. To był dom handlowy, którego siedziba była w Warszawie, lecz jego główne przedstawicielstwo było w Berlinie. Potem też utworzono mniejsze struktury związane z Dimexem w Wiedniu, we Frankfurcie między innymi. I byli tam zarówno funkcjonariusze, czy też żołnierze wywiadu wojskowego, jak i współpracownicy, jak i w ogóle osoby zatrudnione jako pracownicy kontraktowi. I prowadzono naprawdę działalność na olbrzymią skalę. Zresztą tutaj to nie były wyłącznie kwestie zarabiania na tego typu procederze, gdzie tak naprawdę właśnie sednem tego jest to, że sprowadzano majątek bardzo duży do kraju z pominięciem jakichkolwiek opłat, cła, deklaracji i tak dalej, więc były to po prostu przestępstwa o charakterze dewizowym. A co więcej, okradano tak naprawdę kraj z tego, co dostawało na przykład z darów UNRWA. Ponieważ te rzeczy, które tutaj trafiały, potem lądowały w Berlinie, tam to odsprzedawano. Poza tym, specjalna sekcja finansowa to jest także działalność na kilku innych polach. Na przykład jest to kwestia korupcji przy wydawaniu paszportów emigracyjnych dla Żydów, którzy chcieli emigrować. W dużej mierze, że w ten proceder byli uwiązani funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego. No tak, ponieważ po prostu w tym okresie w wywiadzie rzeczywiście oni stanowili najliczniejszą grupę. To się zresztą wiązało z tym, że byli to zarówno tacy zaufani przedwojenni komuniści, znający pracę na stopie nielegalnej, taką pracę partyjną, ale także będący częstokroć na Zachodzie, znający języki obce, stąd ich było po prostu tak dużo. Poza tym wywiad wojskowy i cywilny kierowany wtedy przez Wacława Komara był po prostu obsadzony też jego znajomymi, znajomymi znajomych i tak dalej. Środowisko Dąbrowszczaków miało tutaj bardzo silną pozycję. Dąbrowszczaków, czyli członków brygad międzynarodowych, którzy walczyli z generałem Franco jeszcze w latach 30. najbardziej zaufani rzeczywiście komuniści. Tak, i oni stanowili właściwie trzon wywiadu wojskowego. W wywiadzie cywilnym było ich mniej, no ale też tego typu osoby były. Natomiast obok jeszcze właśnie tego, o czym wspomniałem, tych paszportów, następna sprawa to jest między... Zatrzymajmy się troszeczkę na tym, dlatego że to jest coś zdumiewającego, bo ta afera związana z tymi paszportami jest de facto z handlem ludzi. A ona jako żywo przypomina mi aferę z czasów jeszcze powstania w getcie, kiedy była afera hotelu polskiego, gdzie również handlowano paszportami. To miało podobny charakter tak naprawdę. Pozbywali
staliśmy się częścią obywateli, którzy jeszcze w dodatku musieli za to płacić łapówki. Tak, zresztą należy powiedzieć jeszcze o Brisze, czyli masowej nielegalnej ucieczce Żydów po wojnie, którzy po prostu przekraczali granice nielegalnie. To były też całe były grupy tak naprawdę zorganizowane, które zajmowały się pomocą w ucieczce tym ludziom, ale też warto dodać, że istniały też grupy zorganizowane przez władze naczelne RP na uchodźstwie, które z kolei wydobywały z kraju ludzi zagrożonych aresztowaniami, rodziny oficerów polskich sił zbrojnych i tak dalej. To były bardzo, to są mało znane w sumie sprawy, warte dalszego badania. Natomiast tego typu grupy działały zwłaszcza na Dolnym Śląsku, Pomorze Zachodnie i tak dalej. I one pomagały właśnie uciekać z kraju. No a wielu Żydów rzeczywiście chciało się dostać do Berlina. Tam był ośrodek organizacji Joint, który pomagał im potem w emigracji, czy też do Palestyny, bo tam się tworzył wtedy Izrael. Czy tam, gdzie chcieli się przedostać. No i właśnie też jest istotna kwestia związana ze specjalną sekcją finansową taka, że ktoś, kto był majętny, mógł sobie wynająć kuriera dyplomatycznego MSZ-u, zresztą bardzo często ci ludzie po prostu związani z wywiadem, który pomagał w przewiezieniu tych majątku na zachód. Bez kontroli celnej. No oczywiście, że bez kontroli celnej. No a poza tym też działało w drugą stronę, bo ci kurierzy też przewozili na przykład diamenty, bo ponieważ próbowano zorganizować szlifiernię diamentów w Warszawie, która też tutaj miała być jednym z elementów tej całej układanki. Jest to bardzo duża i skomplikowana sprawa, a jednocześnie możemy ją tworzyć właściwie tylko częściowo, ponieważ gros dokumentów się nie zachowało. To tak naprawdę są materiały częstokroć z jakichś źródeł pośrednich, trochę relacji. Natomiast cała sprawa Dimexu, na to należy jeszcze spojrzeć szerzej, bo te pieniądze zasilały nie tylko wywiad, ale także partie. Ustalono w 1948 roku, że większa część pieniędzy będzie szła na potrzeby partii komunistycznej. I to jest jakby jedna sprawa. A druga to jest to, że takich firm jak Dimex było więcej, tylko one służyły temu, by między innymi pomagać finansowo, wspomagać zachodnioeuropejskie partie komunistyczne. De facto można powiedzieć, że system komunistyczny w Polsce został oparty o przemyt, złodziejstwo i handle ludźmi. A te rzeczy, które się tam działy, to no, budzą po prostu zdumienie skalą tej afery, dlatego że policzono, że w ten sposób nielegalnie zdobyto około 1 800 000 dolarów. To są pieniądze absolutnie niewyobrażalne, stanowiące wówczas chyba 10% budżetu obronnego PRL-u. Ale wiemy, że to nie tylko były diamenty, czekolada, ale również włożono złote 20-dolarówki. Tak, no ale na przykład należy też dodać, że jedną z poważniejszych, że tak powiem, kwestii było na przykład zaopatrzenie kraju w miedź. Sprowadzano różnego rodzaju urządzenia specjalistyczne z zachodu. To było zresztą połączone z całymi... Dodajmy, że wówczas jeszcze nie mieliśmy własnych zasobów miedzi, które zostały odkryte później. Tak, poza tym to do tego dochodzi kwestia rewindykacji powojennych, gdzie też, jak się słyszało nieraz o tym właśnie, że Sowieci demontowali fabryki, przewozili różne urządzenia, to dotyczyło także struktur Polski Ludowej. To znaczy na przykład wydawnictwa Prasa czy Książka i Wiedza na przykład zdobywało maszyny drukarskie na terenie Niemiec za pomocą takich ludzi, którzy potem właśnie działali w Dimexie. Także to jest też taka dosyć ciekawa sprawa. Natomiast dlaczego w ogóle mówimy o aferze? Dlatego, że środki zdobywane tą drogą były w bardzo kiepski sposób ewidencjonowane i rozpływały się na boki. Tak naprawdę nikt nie wiedział, ile tych pieniędzy realnie jest, ile komu przechodzi przez ręce. Zdarzały się sytuacje, że w sprawach tych uczestniczyli ludzie, że w poszczególnych tych operacjach uczestniczyli ludzie z półświadka kryminalnego. I gdy próbowano to potem policzyć, to tak naprawdę te sumy są szacunkowe, a do tego część ludzi po prostu uciekła z tymi majątkami na zachód, po prostu nie postanowiła nie wracać z tego Berlina, gdzie już była tak uwłaszczona, że właściwie przybycie do kraju, ewentualne rozliczenia, o ile by w ogóle nastąpiły, mogłyby ze sobą pociągnąć duże konsekwencje dla nich. Czym się skończyła ta afera? Ona się zakończyła, znaczy oficjalnie zamknięto tą działalność w październiku 1949 roku. To jest moment, kiedy tworzy się NRD, powstaje RFN, ale to nie było jedyną przyczyną, dlaczego to się stało. Tu chodzi także o to, że oni po prostu zostali zdekonspirowani. To znaczy nie w pełni, ale cała ta sprawa działalności nielegalnej w Berlinie była opisywana w prasie. W związku z tym tam padały nazwiska, no i sprawa zrobiła się... Nazwiska również kadrowych oficerów wywiadu. Znaczy sprawa się zrobiła
głośna i w związku z czym postanowiono specjalną sekcję przystąpić do jej likwidacji. Poza tym to jest też okres, kiedy postanowiono rozdzielić wywiad cywilny od wojskowego i po prostu rozdzielić majątki, w związku z czym to też było poniekąd z tym związane. I tak naprawdę ostatnie rozliczenia przeprowadzano jeszcze rok później. Natomiast nie jest wykluczone, że ta operacja na mniejszą skalę była prowadzona także później, w latach 50. Afera specjalnej sekcji finansowej nie kończy dziejów afer w resorcie spraw wewnętrznych. Niebawem wybuchła taka następna afera, tak zwana afera kurierska. Ona się zaczęła dość groteskowo. Jak to było? Afera kurierska wzięła swoją nazwę od kurierów dyplomatycznych, czyli kurierów MSZ. Ludzi, którzy częstokroć byli funkcjonariuszami MSW i przewozili pocztę dyplomatyczną pomiędzy placówkami zagranicznymi a krajem, a centralą MSZ-u. Z tego oczywiście także korzystał wywiad, który przesyłał pocztą kurierską m.in. instrukcje, materiały zdobyte w terenie. Afera zaczęła się dosyć banalnie, tu mówimy o początku lat 60., od tego, że pion do walki z przestępczością gospodarczą śledził środowisko handlarzy dewizami w Łodzi. Tak zwanych cięciarzy. No tak, albo dewizowców. I natrafiono na postać, która przybywała z Warszawy. Człowiek ten dysponował dużymi pieniędzmi, przywoził złoto, żył bardzo wystawnie, mieszkał w hotelach. No i gdy zaczęto sprawdzać, kto to jest, okazało się, że to jest były pracownik wywiadu Departamentu I MSW, Ryszard Władyszewski, który w przeszłości był kurierem dyplomatycznym. Natomiast miał problemy dyscyplinarne, między innymi nadużył alkoholu kiedyś do tego stopnia, że znaleziono go nieprzytomnego na ławce w parku za granicą. Także i odstawiono go do placówki w Brukseli. I ten człowiek był jednym z elementów układanki, ponieważ okazało się, że właściwie, gdy zaczęto to badać, że większość kurierów MSZ-owskich to ludzie, którzy prowadzą różnego rodzaju czarnorynkową działalność i przede wszystkim wwożą do kraju złoto. Czarnorynkową działalność dodajmy o charakterze globalnym, bo to obejmowało nie tylko Europę, ale również obie Ameryki. Rzeczywiście ta sieć kurierska de facto była siecią przemytniczą. Co przemycano? To może zacznijmy od tego, jak przemycano. Cały proceder polegał na zmowie pomiędzy ludźmi z tak zwanego ekspedytu kurierskiego, czyli takiej placówki wewnątrz MSZ-u, która zajmowała się przygotowaniem poczty kurierskiej, a samymi kurierami oraz ludzi, którzy pełnili tę samą rolę na placówkach dyplomatycznych, to były na ogół kierownicy kancelarii. I tworzono po prostu podwójne pakiety z pocztą dyplomatyczną. To były albo listy, albo przesyłki w postaci worków. Po prostu były to worki podwójne. One były plombowane i chodziło o to, że one mogły być otwarte tylko i wyłącznie po przywiezieniu na placówkę lub do kraju. Kiedy były one podwójne, to ludzie, którzy wywozili na zachód dewizy, to tak powiem, likwidowali ten worek zewnętrzny. W środku był worek z pocztą dyplomatyczną, natomiast wyciągali z tego pieniądze, co zresztą chcieli, to tak powiem, przewozili na zachód w ten sposób. Zresztą nie tylko pieniądze, bo to była też cała masa dóbr ciężko dostępnych wczoraj. No tak, ale to wracało na ogół, bo to było tak, że przywożono z powrotem złote monety 20-dolarowe. To był w ogóle chyba najbardziej taki poszukiwany towar w tym czasie i odsprzedawano je tutaj w Warszawie na ogół na czarnym rynku, ale właśnie nie tylko, no bo ta afera zahacza o Łódź, ale szczerze mówiąc, kto wie, czy nie dalej, dlatego że na przykład jeden z tych kurierów dyplomatycznych był z Katowic i z kolei tam na wielką skalę handlował rajstopami, nylonowymi zresztą, bardzo też ważny i cenny towar. I tych towarów było bardzo dużo, co więcej ci kurierzy byli nierewidowani podczas przekraczania granicy, w związku z czym też wwozili po prostu w kieszeniach różne rzeczy, ponieważ po prostu nie sprawdzano ich. Prawdopodobnie istniała też zmowa pomiędzy nimi a niektórymi strażnikami granicznymi, na przykład na lotnisku Okęcie. A jaka była skala tego procederu? Z tego, co wiemy, po skontrolowaniu jednego tylko transportu okazało się, że na 23 skrzynie tylko jedna w rzeczywistości zawierała przesyłki dyplomatyczne. Pozostałe to były po prostu rzeczy przeznaczone na handel albo właśnie te złote monety czy dewizy. Czy potrafimy dzisiaj skalę tego procederu ocenić? Warto dodać, że chodzi tu o przesyłki. Znaczy tak, bo kurierzy to były tak naprawdę w tym całym procederze płotki. To byli ludzie, którzy sobie dorabiali na boku w sposób, w jaki im było najłatwiej. Ale te przesyłki dyplomatyczne przesyłane z zagranicy, to były przesyłki pracowników MSZ-u. Pracownicy MSZ-u bardzo często wykorzystywali swój pobyt za granicą i łatwą możliwość zarabiania pieniędzy na przewożeniu towarów różnych pomiędzy Zachodem a krajem, gdzie zresztą wielu takich towarów brakowało. I oni wykorzystywali to do dorabiania sobie. W ten sposób dochodziło nam do takich sytuacji, że na przykład jeden z ambasadorów i jego żona na przemysłową wręcz skalę sprowadzali do kraju rajstopy.
stopy. I oczywiście handlowali nimi tutaj, podobno postawili sobie też za to willę. Było tak, że na przykład z tych materiałów z kontroli, które się zachowały, widać na przykład, że bardzo, bardzo dużo towarów przewożono z krajów azjatyckich oraz z Ameryki Północnej. Stałe przedstawicielstwo PRL-u przy ONZ-cie... To... Nawet samochody. No tak, nawet samochody, ponieważ na niektórych placówkach dogadywano się po prostu z pewnymi firmami samochodowymi na to, że jeżeli się odsprzeda samochód, na nowy będzie bonifikata. I wykorzystywano to właśnie do handlu na wielką skalę też tym. Natomiast jak zacząłem mówić o tym Nowym Jorku, tam między innymi dochodziło do takich sytuacji, że oficjalnie w tych skrzyniach, które płynęły sobie do kraju, miały być dokumenty urzędowe, dokumenty z posiedzeń tych ONZ-owskich, natomiast w środku przypływały przeróżne rzeczy. I gdy wcześniej zwrócono uwagę na to, że ta poczta dyplomatyczna jest nadużywana do celów prywatnych, że ci ludzie właściwie ze stanowisk naprawdę poważnych po prostu nie płacą za to, tylko wykorzystują swoje przywileje do tego, żeby po prostu się wzbogacić, a co więcej, no, wprowadzić na rynek krajowy różnego rodzaju towary, które właściwie no, nie zapłacili za to żadnego cła i one znalazły się tu właściwie nielegalnie. Czy proceder przemytniczy na taką skalę byłby możliwy bez jakiejś ochrony z góry? Czy można domniemywać, że w ten cały proceder byli zaangażowani nie tylko szeregowi kurierzy, ale również osoby z najwyższych władz? Ten proceder, tak szerzej mówiąc, była zaangażowana cała masa ludzi związanych z dyplomacją oraz z wywiadem. Były to osoby naprawdę z najwyższych szczebli i korzystały ze swoich przywilejów, które miały właśnie dzięki wyjazdom za granicę, możliwością dysponowania pewnymi pieniędzmi do celów reprezentacyjnych, dysponowali dużymi możliwościami, które wykorzystywali ponad miarę. I w całej tej aferze konsekwencje ponieśli ludzie najniższego szczebla, czyli po prostu ci kurierzy dyplomatyczni, którzy byli tak naprawdę płotkami. Natomiast ci, których nadużycia były do wykrycia, pozostali właściwie bezkarni na wolności i nikt nie próbował zresztą dochodzić, na ile te niektóre oskarżenia, jakie tak naprawdę pod ich kątem padały ze strony tych ludzi, którzy usiłowali się bronić jak się tylko da, na ile one polegały na prawdzie. Natomiast wydaje się, że przy tak dużej skali zdobytych informacji, no coś jest na rzeczy, czyli po prostu to, że ludzie mający styk z zagranicą robili wszystko, co się da, żeby się dorobić. I są po prostu konkretne wypowiedzi kurierów, którzy mówią, że właściwie to podstawowe pytanie było, to jest to, ile można dostać za dolara, gdzie, na czym można najwięcej zarobić, a oni sami uchodzili za ekspertów od tego, jako ludzie, którzy po prostu jeździli od kraju do kraju i znali różnego rodzaju możliwości. No tam jest wstrząsająca relacja, że jak przychodziła poczta dyplomatyczna do MSZ-u, to na dziedziniec MSZ-u przekształcał się, jak to mówi jeden ze świadków, w coś w rodzaju bazaru różyckiego. Tak, szczególnie w okresie świąt i Nowego Roku, kiedy przysyłano tego typu paczki. Jeżeli mówimy o na przykład o wywiadzie, to było w bardzo dobrym tonie dawanie sobie różnego rodzaju prezentów i pewnego rodzaju poufałość. To potrafiło być posunięte do tego stopnia, że na przykład jeden z pracowników rezydentury w Stanach Zjednoczonych przysłał wicedyrektorowi wywiadu motocykl w prezencie. Bywały sytuacje takie, kiedy po prostu w dobrym tonie było po prostu przywiezienie co najmniej alkoholu, papierosów, oczywiście markowych, no bo to wiadomo, że to nie kupowało się najtańszych, tylko te, które tutaj rzeczywiście były takie reprezentacyjne. I to, co zresztą potem przy na przykład aferze żelazo wypływa, czyli ten sklepik, to jest między innymi trochę to, czyli po prostu te różnego rodzaju dobra konsumpcyjne, które były rzeczywiście w kraju niedostępne, nagle stawały się dostępne dla elity, dla tych ludzi, którzy po prostu mieli możliwości je zdobyć. W archiwum zachowała się jedna ciekawa notatka człowieka, który zeznaje, ale nie zeznaje na protokół, to znaczy nie można tych zeznań wykorzystywać, tak. W której on wymienia absolutnie osoby najwyższe w państwie, między innymi ministra spraw zagranicznych Rapackiego, jako uczestnika tej przestępczości aferalnej. Tam padają to również nazwiska dyrektorów wywiadu, ale on mówi, że on tego na protokół nie powie, bo się boi po prostu. Znaczy, paradoks polega na tym, że kierownictwo MSZ-u, łącznie z kierownictwem wywiadu, miało świadomość tego, co się dzieje, ale jednocześnie no, to było coś, z czego właściwie wszyscy korzystali. To było taką tajemnicą Poliszynela, że po prostu no, jak ktoś jest za granicą, to sobie powinien jakoś, że tak powiem, skorzystać z tych możliwości, jakie ma. I te nazwiska Rapackiego, Sienkiewicza, czyli dyrektora wywiadu,
są tymi, które tu rzeczywiście są ważne i istotne, no ale to jest szereg ambasadorów, ministrów pełnomocnych. No warto dodać, że na przykład cała placówka praktycznie w Tel Awiwie, całe poselstwo handlowało złotem i dewizami, i to jeszcze w kraju, w którym było to zakazane, w związku z czym podejmowano bardzo, bardzo duże ryzyko, bo to nie była tylko kwestia utraty ewentualnie pewnych możliwości operacyjnych czy skompromitowania ludzi wywiadu, ale po prostu skompromitowania placówki jako takiej, która właściwie zajmuje się działalnością pozadyplomatyczną, i to po prostu kryminalną. Wiemy, że czołowe postaci tej afery nie poniosły odpowiedzialności. Jak było w następnej głośnej aferze, która została okrzczona kryptonimem Zalew? Właściwie dlaczego Zalew? Nazwa ta, czy kryptonim Zalew, wziął się od Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie swoje wille postawili uczestnicy, właściwie główni ludzie związani z tym gangiem, o którym jest mowa w dokumentach związanych z tą aferą. Byli to ludzie związani przede wszystkim z kontrwywiadem. Na wyrok 12 lat więzienia skazany został wiceminister MSW. Ryszard Matwiejewski. Matejewski, ale ludzie, którzy tam się znaleźli, to był także Henryk Grzmijewski, czołowy oficer kontrwywiadu wcześniej, w tym czasie zastępca szefa Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego, wicedyrektor kontrwywiadu Stanisław Smolnik między innymi, oraz, co jest szczególnie szokujące, ludzie z pionu walki z przestępczością gospodarczą w Komendzie Głównej MO. Ludzie ci stworzyli na własną rękę właśnie grupę przestępczą, która działała dzięki placówce w Berlinie, ponieważ kontrwywiad równolegle do wywiadu miał w Berlinie swoją rezydenturę i wykorzystywano możliwości, jakie dawał dostęp też właśnie do różnych zachodnich dóbr, ale chodzi tu przede wszystkim o złoto, ponieważ jeden z byłych agentów kontrwywiadu miał swój zakład jubilerski w Berlinie Zachodnim i Smolnik jako szef grupy kontrwywiadu w Berlinie na początku lat 60. zaczął kupować od niego złoto i przewozić je do kraju za pomocą innego swojego agenta, który był konduktorem w wagonie Wars, w pociągach tych jeżdżących pomiędzy Berlinem a Warszawą, zatrudnionym właśnie w Warsie. I tak to się zaczęło. Natomiast potem ta grupa się rozwijała, ale zostali, tak wiem, w niej się znaleźli ludzie rzeczywiście wtajemniczeni i to byli ludzie ze stanowisk. Dochodziło do sytuacji, kiedy ludzie ci, którzy realizowali to, byli kryci właśnie przez przyszłego wiceministra, który umożliwiał ucinanie UBAP szczególnym elementom całej układanki, całej hydry. Tak, tak. Pion do walki z przestępczością gospodarczą, te niższe struktury, które nie były w to wtajemniczone, częstokroć napotykały na ślady różnego rodzaju przestępczej działalności. Ale Matejewski miał możliwości i z nich korzystał, żeby pewne rzeczy przecinać. Jeden z adwokatów, który brał udział wówczas w procesie, był obrońcą też miał substytucję swojego patrona, opowiadał mi, że w Warszawie też była głośna sprawa tak zwanych koni Matejewskiego, ale koni, czyli w tym wypadku chodziło o cięgciarzy, ale cięgciarzy legalnych, a mianowicie podobno Matejewski urządził taką grupę ludzi, która w hotelach warszawskich odkupowała za pieniądze resortowe dewizy od obcokrajowców, oczywiście po przeliczniku dla nich znacznie bardziej korzystnym, dlatego że nikt nie chciał korzystać z kursu oficjalnego i co wieczór podobno oni mieli raportować, tak przynajmniej twierdzi ten mecenas, że oni po prostu się rozliczali z resortem z urobku swojego cinkcierskiego. Także również taki element tej afery w tej całej sprawie istniał. Następną głośną aferą, a chyba najgłośniejszą z nich, bo ona znalazła jednak odbicie w przestrzeni medialnej w odróżnieniu od pozostałych, które nie były tak nagłośnione, to była afera żelazo. Są tacy, którzy twierdzą, że była to część rozgrywki w łonie MSW czy łonie partii. Jak to wyglądało z aferą żelazo i dlaczego właściwie żelazo? Afera żelazo jest tak naprawdę dziełem trzech braci Janoszów. Z Bielska Białej, którzy zostali
znaleźli się na Zachodzie, ponieważ uciekli z PRL na początku lat 60. i zostali zwerbowani przez kontrwywiad, jak już byli na Zachodzie. I zostali byli wykorzystywani do śledzenia środowiska takiego półświadka szpiegowsko-przemytniczego w Hamburgu. Wykorzystywano ich do bardzo różnych celów, prawdopodobnie w świetle tego, co sami zresztą zeznawali, także do akcji likwidacyjnych, do zabójstw. Natomiast na początku, pod koniec lat 60. kontakty z nimi przejął wywiad i ich możliwości informacyjne w tym czasie już były mniejsze. Oni nie dostarczali tak cennych informacji, jak to wcześniej było, bo na podstawie ich meldunków między innymi jednak się udało pewnych szpiegów zdemaskować, których tutaj przerzucano do kraju. Natomiast w roku 70-71 wywiad dogadał się z jednym z tych braci, z Kazimierzem, co do tego, że zostanie wyrażona zgoda na jego przyjazd do kraju z majątkiem, bardzo dużym majątkiem, jeżeli wyrazi zgodę na podzielenie się z nim... Podziałkowanie się z oficerami MSW. W ten sposób mógł wwieźć do kraju co chciał, ponieważ nie został poddany kontroli. Janosz założył przedsiębiorstwo na tak zwanego słupa, czyli po prostu obywatela Niemiec w Hamburgu. Pobierał różnego rodzaju cenne towary, zwłaszcza jubilerskie w komis. No i z dnia na dzień w maju 71 roku, to należy dodać, że no to jest podobny czas jak afera Zalew wybucha, więc jest to charakterystyczne, to też właśnie w maju 71 roku z dnia na dzień zwinął cały interes i wrócił do kraju, gdzie ten podział miał nastąpić według umowy, którą wcześniej zawarto. Rozliczanie się pomiędzy braćmi Janoszami a resortem nastąpiło na Rakowieckiej w budynku MSW. I ten podział był taki, że bracia Janoszowie poczuli się po prostu pokrzywdzeni tym, że MSW pobrało od nich więcej niż się dogadali. Tutaj nie chodzi tylko o wyroby właśnie typu biżuteria, ale także różnego rodzaju skóry, sztuki. Podejrzewam, że też rajstopy, jakieś tego typu po prostu towary deficytowe. I MSW pomagało po pierwsze braciom we wprowadzeniu na rynek tego towaru de facto pochodzącego z przestępstwa. Kryło ich działalność przed pionami milicji zajmującymi się przestępczością gospodarczą. Także oni byli właściwie nietykalni. Co więcej, jeden z braci jeszcze proponował kolejne specjalne różne akcje, które mógłby przedsięwziąć. Między innymi próbę zabójstwa Adama Michnika. Znaczy, tego nie proponował. Z tym to wyszło samo MSW. On z kolei proponował na przykład napad na bank w Niemczech i to, że umożliwi mu się bezkarny powrót do kraju, po prostu otwierając granicę, nie sprawdzając go po drodze i być może, że jeszcze mu się wystawi jakieś fałszywe dokumenty przy tej okazji. Natomiast sprawa zamachu na Adama Michnika to jest oczywiście już taki finalny etap tej afery. To jest jeden z braci, był cały czas w Hamburgu i postanowiono wykorzystać kontakt z nim do tego, żeby przeprowadzić zamach na Adama Michnika, ale de facto nie wiadomo, o co chodziło. Czy chodziło o zabójstwo, pobicie, okradzenie z paszportu. Bardzo trudno powiedzieć, bo te dokumenty nie są jednoznaczne. Natomiast też dlaczego o tym się w ogóle mówi afera? Dlatego, że zdefraudowano przy tej okazji bardzo dużą sumę pieniędzy. Mhm. A czy ktoś poniósł za nią odpowiedzialność? Jak to wyglądało? Odpowiedzialność polityczną i zesłanie właściwie na margines życia politycznego poniósł generał Mirosław Milewski w latach 80. Czyli można powiedzieć, że to był element rozprawy z poprzednikami. Tak? No, dużo wskazuje na to, że ekipa Czesława Kiszczaka po prostu w ten sposób pozbyła się Milewskiego, ponieważ, no jak żeśmy mówili, takich spraw wcześniej w resorcie było więcej. To są te sprawy zresztą, o których my wiemy, natomiast jest bardzo możliwe, że gdzieś jeszcze jakiegoś typu operacje nielegalne przeprowadzano, natomiast z jakichś względów one nie stały się sprawą publiczną. Być może to jest tak, że te dokumenty jeszcze w ogóle czekają na swoje odkrycie, trudno powiedzieć. Natomiast no jest charakterystyczne, że tego typu właśnie historie zdarzały się w momentach, kiedy były jakieś przełomy polityczne, gdy ktoś z kimś miał do załatwienia jakieś porachunki. No w sprawie Zalew mówiło się o tym, że to miało uderzyć w Moczara. Tutaj uderzyło w Milewskiego oraz grupę związanych z nim ludzi, dlatego że ci ludzie też właściwie zostali zesłani na boczny tor. Poza tym uderzyło na przykład we Franciszka Szlachcica. On już na tym bocznym torze był, ale z drugiej strony to były dodatkowe oskarżenia pod jego adresem.
tym samym czasie, kiedy funkcjonariusze MSW oraz partii komunistycznej na masową skalę rabowali na skalę znacznie większą niż pospolita przestępczość, władze PRL-u potrafiły skazać na śmierć autora tzw. afery mięsnej czy afery skórzanej, choć w tym drugim przypadku wyroku śmierci nie wykonano. W gruncie rzeczy chyba można powiedzieć, że system komunistyczny został oparty nie tylko na okradaniu społeczeństwa, ale w ogóle na zorganizowanej i pospolitej przestępczości. Niestety tak. Chciałbym Państwa teraz zaprosić na przegląd materiałów archiwalnych. Serdecznie zapraszam. Thank you.
Thank you.